Wspaniała wiadomość dla naszego miasta. W końcu są środki z budżetu centralnego, z budżetu państwa na wybudowanie mostu na terenie naszego miasta dla mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj podczas porannej konferencji prasowej marszałek województwa podkarpackiego, pan Władysław Ortyl, pan minister Kwieciński mówili o tym, że w pierwszej kolejności w okolicy Jarosławia powstanie most na rzece San. To, o co zabiegaliśmy od kilku już lat, to, o czym wszyscy mieszkańcy mówią i tak naprawdę to, o co staraliśmy się, aby w końcu się stało, ma dzisiaj możliwość powstania. Najważniejsze jest teraz, kiedy tak naprawdę ten most powstanie i druga rzecz, gdzie tak naprawdę ten most powstanie. W 2014 roku były opracowane trzy warianty mostu, natomiast dzisiaj pan marszałek Władysław Ortyl mówił o tym, że jest tu mowa o moście i o drogach dojazdowych do miejscowości Leżańsk. Nie wiem tak naprawdę, szanowni państwo, ale zgodnie z topografią w kierunku Leżańska rzeka San nie przecina tej drogi. Więc nie wiem, czy tutaj nie nastąpiło jakieś przejęzyczenie i mam nadzieję, że do momentu, kiedy ten most będzie mocno planowany do uruchomienia jako budowy, że rozpocznie się przede wszystkim konsultacja, gdzie tak naprawdę ten most powstanie i czy ten most w końcu odkorkuje nasze miasto i pozwoli nam normalnie żyć, funkcjonować. Kwestia jest także kosztów. Podczas wczorajszego wpisu pani poseł Anny Schmidt-Rodziewicz, jak również podczas dzisiejszego spotkania była mowa o tym, że most ma kosztować około 120 milionów złotych łącznie z drogami dojazdowymi. Most ma być sfinansowany z budżetu ministerstwa, natomiast drogi dojazdowe z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Podczas konferencji pan marszałek Ortyl odniósł się jednak, że samorządy powinny ten most także wesprzeć. My oczywiście jesteśmy gotowi na to, aby wesprzeć, tylko jest kwestia, jakie to mają być środki finansowe i właśnie czy ten most tak naprawdę odkorkuje nasze miasto. Budżet naszego miasta w 2018 roku wynosi 175 milionów złotych, z czego rekordowa w tym roku kwota na inwestycje wszystkie na terenie miasta to jest kwota 35 milionów złotych. Dlatego było wiadomo, że my jako samorząd nie jesteśmy w stanie wybudować mostu, który jak dzisiaj słyszymy powinien kosztować około 120 milionów złotych. Stąd od 2016 roku pisma, prośby i ponaglenia naszych przede wszystkim parlamentarzystów ziemi jarosławskiej, ziemi przemyskiej, gdzie tak naprawdę prosiliśmy o wsparcie, aby w końcu z budżetu centralnego te środki się znalazły. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ponaglenie i o to, aby w końcu ten most mógł ruszyć budowę, tylko teraz kwestia, szanowni państwo, mamy rok wyborczy i czy tak naprawdę nie jest to tylko i wyłącznie kiełbasa wyborcza, tylko czy naprawdę ten most w końcu na terenie miasta naszego powstanie i czy odkorkuje nasze miasto.